Jest światło i zaraz przeleci Intercity Hańcza. Dokładnie przyjedzie Hańcza, czyli z Krakowa Głównego do Mockawy, jeżeli się nie mylę. I tutaj pan niestety jest ośnieżony mocno. Hańcza oczywiście, jak można zgadywać, opóźniona. Na szczęście w tym przypadku tylko 3 minuty. A ja już widzę, że jedzie pociąg linii R60 z Warszawy Wileńskiej do Tłuszcza. Jakiś pociąg chyba będzie przelatywał. Na chwilę pod mostem jestem. To jest straszne błoto. Zaraz przyleci jakiś pociąg, ale nie mam pojęcia jaki. Stawiam na towarowego jakiegoś albo służbowego. Kolej mazowiecki. Tak, to jest służbowy mazowiecki. OKM-ka tak dokładniej. Jedzie Alicja na linii R60 z Warszawy Wileńskiej do Mokini. I zaraz przyleci Elf na linii R61 z Warszawy Wschodniej do Ostrołęki. Elf! Taki Elfik do Ostrołęki pojedzie dzisiaj. Ała! I zaraz podjedzie flirt do Warszawy Wileńskiej. Bardzo dużo opóźniony, najprawdopodobniej z Tłuszcza. Chyba 15 minut opóźnienia ma. Tłuszcza. Ale czemu taki opóźniony, to nie wiadomo. Pewnie skomunikowanie jakieś. Idzie Alicja do Tłuszcza. A linia R6 z Sochaczewa opóźniona pół godziny.
po 10 już. Przelot. Po torach, no tych bliżej mnie, czyli dalekobieżnych, chyba że zmieni zwrotnicę. Nie, to jest na pewno przelot, to jest dworowy chyba. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest gama chyba. Gama. Gama! Z cysternami chyba. Więc idzie gama. Nie, jednak z węglarkami. Gama jak bieg. Troszkę. Z Małkini. Ale obludzone, co jest? Jaki lód? Miły pan konduktor był, bo poczekał na spóźnionych, którzy stamtąd biegli. Najprawdopodobniej ostatni pociąg na dziś, czyli Intercity Słowacki. Jechał z wami na już Słowacki i zaraz będzie przelot. I leci dart. Intercity Słowacki z Białegostoku gdzieś tam. Białystok, Wrocław Główny i to jest koniec. Dziękuję za oglądanie.